Hej, cześć, siman wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Need for Speeda. Przyznam się, troszeczkę podziałałem, kiedy was nie było. To znaczy, wykręciłem sobie troszeczkę moje auto do dragu, tak troszeczkę, po prostu losowałem części, kupowałem je w sklepie. No i mam teraz auto na 375. Nie jestem pewien, czy będę w stanie je kontrolować nawet w takim typowym dragu. Zobaczymy. Zobaczymy. Spróbuję sobie zaakceptować to. Mamy time triala teraz. Tym razem tylko jedna droga, ale nie mogę odpuścić. Zobaczę, jak bardzo dam radę w ogóle przejechać ten wyścig. To auto naprawdę, naprawdę jest niesamowicie zrywne teraz. I prędkości, jakie ja tutaj nim wykręcam, są szalone. Aczkolwiek... O, zajebiście. Zajebiście. Ten dobry początek. Naprawdę nie jestem fanem tych dragowych wyścigów, które nie są, kurde, typowymi dragami, tylko to są jakieś time triale, wyścigi i tak dalej. Aczkolwiek mam nadzieję, że jakoś tutaj dam. Głównie dlatego, że te auta po prostu nie są stworzone do skręcania. Jeszcze ta pieprzona trasa musi być oczywiście gdzieś w górach. No i widzi. Troszeczkę chyba przesadziłem z nadsterownością, bo podkręciłem ją sobie, żeby lepiej móc tutaj kręcić. Ale kto, kurwa, w lidze dragu wymyśla takie wyścigi? To jest idiotyczne i głupie i... niepotrzebne, okej. Wiecie co? Chyba lepiej by mi tutaj, kurwa, szło tym tirem, którym jeździłem w ostatniej misji fabularnej. Takie mam przynajmniej wrażenie. Czy wy widzicie tą trasę? Ona jest pełna jakichś pieprzonych zakrętów. Po co mi to w moim życiu? Tutaj, dopiero na tym ostatnim kawałku, będę mógł wykręcić jakieś sensowniejsze prędkości. Naprawdę. Idiotyczne jak cholera. Hamulce tutaj w ogóle są gdzieś... Masakra, masakra. Ale dobra, spróbuję to po prostu przejechać bez jakiegoś super większego narzekania. Tutaj, oczywiście, że w słup walnąłem, oczywiście! God damn it! No dobra, dobra, okej, spokojnie, muszę się wyciszyć. Muszę się wyciszyć. Być spokojnym toboldem. Wykręcić może ostatecznie prędkość, aczkolwiek... O, billboard! O, darmowy billboard dostałem! Darmowe skasowanie billboardu. O, wow. O, wow, wyląd... O, tutaj mamy jakiś kawałeczek, chociaż... prostszej drogi i się wpieprza we wszystko. Ta. Ale obiecuję, to auto jest naprawdę, naprawdę szybkie. No i ja nie wiem, ja mam tutaj ręcznego użyć, mam zwolnić. Idiotyczne, naprawdę. Nie, Jezus Maria. Nie mogę teraz zmodyfikować niestety tego auta, żeby miało większą lub mniejszą sterowność. Czułość kierownicy sobie troszeczkę podkręciłem. W sumie i tak, te zakręty... biorę z prędkością 170 na godzinę, to jest całkiem sporo. Ale jak ciągle przejeżdżam przez te checkpointy z pozostałymi tam 30 sekundami, to powiedzmy troszeczkę mniej się martwię o to, czy mi się uda, ale... O! Tak się ślizgam tym autem, że to jest nienormalne. I ja wiem, że to jest wina czułości kierownicy, tylko specjalnie to podkręciłem właśnie pod wyścig, ponieważ jednak te zakręty lepiej mógłbym brać. Prędkość by się przydało tu taką dość wysoką wbić. Tylko muszę znaleźć sobie jeszcze dobry kawałek ulicy. 5 km jeszcze przede mną, dobra, 250 to tutaj wbijam na absolutnym... Nie wbiłem! Właśnie miałem mówić, że wbijam sobie tą prędkość na absolutnym luzie, ale ewidentnie ta gra po prostu postanawia mnie w każdym możliwym momencie wyruchać. Czy ja powinienem tutaj się tak ślizgać? No oczywiście, że nie, mam auto pod drag, pod maksymalną prędkość. Dobra, czy ja będę miał tutaj... Nie! Widzicie, mamy ostry zakręt w prawo. Oczywiście, tak! Tak! Poślijcie moje auto zrobione pod pieprzony drag, gdzie finał jest też dragiem na jakieś zakręty w górach. To jest świetny pomysł. Na pewno dokładnie tak się wykorzystuje auto do dragu normalnie. Przynajmniej tą cholerną prędkość wbiłem. Nie było to trudne, jak tylko wypadłem już z tej wiecznej spirali ślizgania się po drodze spowodowanej pieprzoną, gównianą trasą. Dobra, nawet nie mam kiedy nitro użyć, a nitro tutaj też mam teraz srogie. 15 sekund, fuck man, dobra. Okej, muszę się troszeczkę skupić, 1,36 km. Muszę się skupić na tym, żeby jednak ten cholerny wyścig wygrać, bo ja sobie mogę cisnąć bekę z tego, że jak się tutaj śmiesznie jeździ, wpadam ciągle w inne samochody, ale nadal muszę wygrać ten cholerny wyścig. Nieważne, czy to jest drag zwykły, czy to nie jest drag zwykły, ale dam radę. I widzicie, to było turbo easy, ale turbo nieprzyjemne do jechania. Aż normalnie tak ciasno mam w spodniach i w ogóle patrzcie co mam! Oh boy, Kups! Kupson ostatnio u mnie był, odwiedził mnie, dał mi t-shircik, bardzo fajny, lubię go, jest taki clean.
Dobra, wow, proszę, żeby już nie było żadnych pieprzonych time triali w tej lidze, proszę. 17. Czy to będzie lepsze niż to, co mam? Będzie lepsze, jeszcze lepsiejsze. Maksymalna prędkość. Te dragowe rzeczy się nie zmieniają. Czas lotu, lądowanie. Ale ostatecznie performance mi chyba wzrasta, nie? Dobra, wyposażę się, potem sobie zmienię co najwyżej. Numerek w górę to dobra rzecz. Odblokowana nową misję. Proszę, żeby to był zwykły drag. Proszę. Już wolę mieć chaos zmieniania biegów. Niż to. Słuchaj, gościu, myślisz, że jesteście tacy szaleni, ale to tylko uliczna liga Silver Rock. Nie ma w was nic szczególnego. Obelgi klasy średniej. Może ścigamy się w Silver Rock, ale jesteśmy w zupełnie innym systemie kastowym niż uliczne ścierwo w tym mieście. To uliczne ścierwo zrobi z was marmolada. I tak ze mną przegrać. A potem wasi kumple z familii przegrają w gonitwie banitów. Dlaczego sądzisz, że obchodzi mnie ten śmieszny wyścig? Brawo, Tyler Morgan. A! Nie. Ja ci ślizgam. Widzicie, czułość kierownicy lekko podkręciłem. Dobra, dam się teraz mniej więcej na... Żeby wszystko było porówno. Okej. Postanowiłem dojechać do tej trasy, bo już tutaj wydawało mi się, że droga jest w miarę prosta, tylko jeszcze muszę wymieniać te cholerne samochody tutaj po drodze. Fotoradar raczej mi mignie całkiem przyjemną prędkość. I wow, dwie gwiazdki, dobra. Czyli jednak te wszystkie... Te wszystkie pieprzone radary zostały stworzone pod mocno endgame'owe samochody. Mamy reakcję łańcuchowa, dobra. Zrobimy sobie teraz eksperyment. Mam dość dobry samochód jak na tego draga, ale damy sobie skrzynię biegów na przyspieszenie, troszeczkę niższą czułość kierownicy i nitro na moc zamiast czasu działania. Powinno być chyba okej. Udowodni, że się mylą, wygrywając kilkuczęściowe zawody, ale to znaczy, że co? Że drag, czy... Wykonaj jazdę, tak, jak jazda jest na tylnych kołach, to znaczy, że mamy draga chyba. Może nawet drag na lotnisku, nie, bo to lotnisko to jest zawsze w tej okolicy pokazywane. Więcej samochodów, więcej zakrętów, więcej gniesień. O Boże. Oczywiście, że będę nie ogarniał tutaj po prostu. Dobra. Kurwa, tak szybko te pieprzone biegi wchodzę, że ja po prostu nie ogarniam, co się dzieje. Oczywiście, że spóźniona zmiana, bo po co robić idealne zmiany? Dobra, jolo. Wyprzedziłem go już mocno, tak więc tylko teraz dojechać do mety, w którą mam nadzieję trafię. Mamy maksymalny bieg, już nie mamy co zmieniać nawet. Okej. No dobra, dałem radę. Tylko ten sam początek jest tak niesamowicie chaotyczny i tak hardkorowy, że to jest masakra. Tylko dwa muszę wygrać tutaj. O, jak miło. Dobra, następną rundę poproszę. Start nawet nie jest aż taki trudny. O wiele gorsza jest ta pierwsza zmiana biegu, bo wchodzi po prostu tak szybko, że ja nie ogarniam. O, cholera, dobra zmiana mi wyszła zamiast idealnej. Troszeczkę się pośpieszyłem, ale chyba dam radę. Poczekałbym sobie jeszcze na jeden bieg. Dobra, pieprzyć to, odpalamy nitro. A, idealna! Nie, tylko nie wypaść z trasy, nie wpaść w inne samochody. Dobra, mamy idealną zmianę. Mamy jeszcze tutaj nitro, które mogę sobie użyć. Moc roga, 350 na godzinę. Jeszcze trochę nitra. Wygrałem. Wygrałem dość srogo, szczerze mówiąc. Tak więc to nie było o czym gadać. No. Auto mam całkiem niezłe na tego draga, tylko im dalej, wiecie, w tej całej drabince zajebistości, tym gorzej się robi, bo musimy kontrolować to wszystko i te ulice, te trasy nie są koniecznie proste, mamy auta jeszcze na ulicy, tak więc robi się dość hardkorowo. Hamulce, panie, co za boost. Siła hamowania wszystko wzrasta. Troszeczkę spadają mi statystyki na tą milę, ale moc silnika, maksymalna prędkość nam troszeczkę wzrasta. Czy to będzie warte tego? No numerek ostatecznie rośnie i będę miał bonus do Nextecha i numerek wzrasta na 383. No więc chyba się wyposażę, bo poprzednio jak tego nie zmieniłem, tylko dlatego, że bla bla, bo mi się nie podobało, to były komentarze: Tivur, ale numerek większy, wiesz to, że numerek większy. No ale dobra, mamy kolejną część, bo miało być właśnie wieloczęściowe, tak więc te ligi im dalej w las, tym coraz dłuższe się robią. Kolejnego draga mamy chyba, nie? Tyler, więc przejedziemy przez czteropasmową autostradę. Jezus Maria, super! Tak, strasznie lubię ruch uliczny. Oni wiedzą po prostu, jak mnie wkurwić im dalej w las. Ja nie wiem, jak tą pierwszą zmianę miałbym robić idealną. Fuck, oczywiście, że spóźniona. Ale chyba dam radę. Dobra, mamy znowu idealną.
Aha, czyli ja przyjeżdżam w skroś czteropasmowej autostrady. Dobra, dobra, nie było tak źle. Dobra, wjechałem tutaj na ziemię, ale to nic, wygrałem. Ha! Właśnie tak. To nie miało być ćwierć mili, mam wrażenie, że to poprzednie ćwierć mili było jakieś takie dłuższe niż to ćwierć mili. Nieważne. Nieważne. Nie jest źle, nie jest źle. Tylko te pierwsze zmiany to jest absolutna masakra. Ten start mam wrażenie już całkiem sobie wyrobiłem. Dobra, idealna zmiana, kolejna idealna. O, spóźniona, Jesus, za bardzo się tutaj rozglądam niepotrzebnie. Ale dobra, ała, 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 dobra, okej. Shit. Dobra, ci ludzie to mi w ogóle żadnych tutaj nawet afer nie robią. I ciągle wjeżdżam na ten pieprzony kawałek ziemi. Ale to wszystko jest bez znaczenia, bo wygrywam z tym BMW jak szalony. Nawet jeżeli nie jeżdżę koniecznie po ziemi. Tutaj jest za dużo rzeczy, na których ja się muszę skupiać. Ja po prostu mentalnie nie wyrabiam. Mam biegi, mam drogę, po której mam jechać, mam auta, na które mam nie wpadać. Spóźniona zmiana oczywiście, bo ten wskaźnik po prostu za bardzo zasuwa w tamtym momencie. Ja nie wiem, co się dzieje. Ale dobra, już mam przewagę nad gościem. Tutaj myślę, mogę zainwestować sobie w nitro. I kolejna dobra zmiana. I jeszcze raz nitro, suko. Pięknie. No powiem wam, całkiem naprawdę fajne czasy kręcę. 0,867 na ćwierć mili to jest chyba całkiem niezły czas. Nie wiem, czy pobiję nowego Tesla Roadstera, ja tam nie wiem, nie wiem. Mógłbym teraz wygooglować w sumie, jaki czas ma Tesla Roadster. Zobaczmy. Tutaj wykręciłem 8,67. Tesla Roadster... Quarter mile. O, otworzę sobie tą środkową kartę. Co my tutaj mamy? Głowica na 18. 18 to jest w ogóle chyba maksymalny jakby numerek, który tutaj może być, ale to mi pogorsza praktycznie każdą statystykę, bo tracę bonus i tracę te dwa jakby jeszcze kolejne bonusy. Tak więc ja ją sobie wyślę do garażu na razie, bo niby numerek tam chyba wzrastał, ale generalnie statystyki spadły. Ile robi Tesla? No właśnie, tutaj mamy jakieś ten 060times.com. Jak mi się to otworzy, bo jestem tutaj w dupie. Kolejny z ekipy wyeliminowany, kolejny krok do gonitwy. Po co tracić czas? Dajcie mi przepustkę do niej. Tyler Morgan, gardzę tobą i twoimi parszywymi kumplami. Najchętniej wymazałbym was z mapy. No to spróbuj. Dalej, Wasiliew. Jak jesteś taki niebezpieczny, czemu sam nie dokończysz? Chcesz niebezpieczeństw? Proszę bardzo, niech będzie niebezpiecznie. Spotkajmy się na wschodniej pustyni. Czeka nas prawdziwy wyścig. Wytyfy, próbuję to teraz znaleźć, ale dobra, nieważne, nieważne jak szybko ten Roadster robił ćwierć mili. Wy to będziecie w stanie znaleźć na pewno. Co to w ogóle będzie? Wyścig, oczywiście kurwa, że wyścig, bo im dalej w drag, tym bardziej tym ludziom się po prostu nudzi zwykły drag. Czemu nie możecie trzymać się po prostu tradycji? Czy ja mam jakiś warsztat po drodze? Może odwiedziłbym warsztat, zobaczmy sobie, czy jakieś uda mi się lepsze części sobie kupić, ponieważ po tym patchu, ja wiem, że na początku wszyscy mówili, nie kupuj w ogóle tego, co tam jest dostępne w warsztatach, bo to się kompletnie nie opłaca, tylko i wyłącznie losowanie, bla 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 bla. A po tym patchu, który wszedł nie aż tak dawno temu, części, które da się kupić w warsztacie, są naprawdę niezłe. Tak więc warto w nie inwestować. Zobaczmy tutaj. Jaki ja mam teraz numerek? 3,8... 3,8,5 tutaj będę miał. Tutaj, o proszę, i to będzie całkiem niezły. Układ wydechowy na 18, teraz mam 17, zostaję przy Amerykanie i nie jest tak źle. Tak więc sobie zainwestuję w ten układ wydechowy. Możecie się zastanawiać, Tivur, dlaczego masz teraz nagle tak w piździu mało w ogóle tych do losowania główien? A zobaczycie dlaczego. To też mi się opłaci. Blok zielony na 17, a blok mam w tej chwili jaki? Na 16. Stracę niby bonus... Ale coś mi tutaj powzrasta, ale ten czas na ćwierć mili mi tutaj pospada. No i widzicie, coś tam sobie kupiłem, nie było to jakieś super turbo, znaczy nie było tam jakichś mega dojebanych rzeczy, które by mi mega pomogły, ale jednak coś dałem radę kupić i moje ogólne statystyki wzrosły. Więc bierzmy tą akurę i zasuwajmy. Tutaj już kurde, 200 coś wykręcone. Jedna gwiazdka zrobiona ponownie. Ja naprawdę lubię drag, ale jeżeli trzymamy się takiego standardowego dragu, a dobra, już to mówiłem na samym początku. Jeszcze troszeczkę przed nami grania zostało, zanim dojdziemy do finału. O, przeżyłem. Chryste. Strefa driftu, idealnie. To jest auto, które spełni swoje zadanie tutaj idealnie. Patrzcie na ten drift. Fuck, man. Dobra, chyba mam jakoś tędy jechać, to sobie zrobię mały skrót. Nie, dobra, muszę teraz jakoś zawrócić.
No dobra, teraz będziemy mieli wyścig, z tego co rozumiem. Piszą mi tu wiadomości jakieś, odwrócę sobie telefon. Wyścig, co? Przejechałem się już na nadsterowności, tak więc ja sobie ją nawet obniżyłem. Skrzynia biegów, w co zainwestować? W przyspieszenie? Chyba znowu przyspieszenie będzie najlepsze. Nitro pod moc? No dobra, zróbmy to tak, zobaczymy. Mam dobry samochód, tak więc powinienem dać radę. Tylko najgorsze jest właśnie, wiecie, sterowanie tym całym gównem. Pieprzyj te zakłady. Jak będę potrzebował hajsu, to sobie porobię jakieś wyścigi. Osobne. Jest dość wąska. Patrzcie na te rury! Jestem dumny z tej inwestycji, bo wyglądają kozacko. Jezus Maria. Patrzcie, jak oni tutaj, kurwa, sprytni są, bo podnoszą, kurwa, przednie koła, co? Ja podniosę wam matki, a potem posadzę na swojej butelce od Vanisha. God damn it. Dobra, zobaczymy jak bardzo mi się to uda. Czy ta trasa ma jakieś, kurwa, pojebane? Oczywiście! Oczywiście! Zakręty miałem powiedzieć. Nie! Tylko żebym nie wpadał w te cholerne słupy. Bo to naprawdę, to jest moje nemezis tutaj, te słupy. Nie! Kamienie! Co to było? O Chryste, panie, nie wygram tego już. Żegnaj wygraną. Dobra, wiecie co, zrestartuję to, rozpocznij ponownie. nawet nie będę próbował. Tamten kamień mnie totalnie załatwił. Chciałem skrócić sobie trasę przez stację benzynową, ale przejechałem się. Gdybym przejechał stricte przez stację, to by było chyba lepiej. A, dobra, jebie mnie to, że coś tam jest wąskie u ciebie. Stary, naprawdę. Wow! Nitro na dobry początek i wysuwam się naprzód stawki. Dziękuję bardzo. O cholera. O nie! Jezus Maria, no to... No cóż. To znowu chyba... Jak mnie to zresetuje? Gdzie jestem? Jestem na szarym końcu, jestem gdzieś tam w pizdu z przodu. Czy ja odzyskam tą przewagę jeszcze w ogóle? Dobra, nie, wiecie co? Do trzech razy sztuka. Rozpocznij ponownie. Dlatego wolę drag zwykły, kurwa. Goddammit. A się triggeruje. Ja chcę już normalne wyścigi, albo teren, albo te ucieczki. Będą przyjemniejsze niż to. Dobra, nie będę robił nitra na sam początek, ponieważ mnie to tylko pogrąży. Spróbuję tutaj tylko pomanewrować. Może jakiś właśnie tunel powietrzny. To mnie tutaj zabiło. Za dużo miałem prędkość przy tym skoku. Zrzuciło mnie na bok i wleciałem w pieprzony kamień. Muszę się mocno kontrolować. Bądź co bądź zapierdalam teraz 300 km na godzinę. To jest prędkość, jakiej ja sobie nawet nie wyobrażam w prawdziwym życiu. Tak więc muszę uważać. Muszę dzielić to wszystko, co się tutaj dzieje, przez pół, ponieważ... No są to nieludzkie dla mnie liczby i statystyki. Tamten niestety, ten mnie też dyplomat przegania. Halo, panowie! Przecież ja mam tak dobry samochód! Ja to mam przegrać? Oni chyba jakoś jakby więcej nitra używają niż ja. Takie mam wrażenie. Nie, Jezus Maria. Będzie zadrapanie. Ała, o, dyplomata zdjąłem całkiem srogo, dobra. Nie wdupić się w jakiś kamień, ale ten cały Commodore... Commodore zyskał sporą przewagę, nie podoba mi się to ani trochę. No i co ja mam robić na takich zakrętach? Mam zwalniać, mam hamować, mam puszczać, kurwa, ten gaz? Nie wiem. Nadal... A nie! O, ja pierdolę, dobra, nie wygram tego. Nie wiem, gdzie jest ten gościu, który jest z przodu, ale jest tak bardzo z przodu, że... Za chwilę cię dorwę. Nieprawdopodobnie hejtuje pierdolony drag w tej grze. Drag, który nie jest, kurwa, dragiem. Drag jest spoko! Ligi dragu, kurwa, ze zwykłymi wyścigami to jest jebany rak. Nie, no... I mnie zresetowało jeszcze, kurwa! Muszę zmienić gacie. Ja muszę, kurwa, grę zmienić, bo się wytriggeruje po prostu w maksymalnym stopniu. Nie no, ja już tego pierwszego gościa nie dogonię, to nawet nie ma co próbować. Jak ja mam skręcać tymi pieprzonymi... Nie chcę żadnych zakładów, chcę, kurwa, ukończyć wyścig. Nienawidzę. Pierdoli mnie to, że końcówkę z wąska. Zaraz się tu spocę przed komputerem. Ten po prostu stres mnie, kurwa, stresuje. Potrzymajmy się za panem Commodorem, mamy cień aerodynamiczny, ale gówno mi to daje, ponieważ mimo iż mam auto powyżej zalecanego tutaj, zalecanej liczby, jakim sposobem ci goście mimo wszystko i tak mnie wyprzedzają. I tutaj pojawia się właśnie moja zagwozdka, kurwa, nie chcę wykręcać turbo prędkości, bo się boję, że wiecie, że zaraz zacznę się ślizgać, że stracę w ogóle sterowność. Ja pierdolę. Oczywiście, że mnie zresetuje. I jestem w pizdu daleko? Nie, dobra, ci dwaj są zaraz przede mną. Ale czy widzicie, jak bardzo oni się wysuwają na prowadzenie? Ja trzymam gaz na maksa w tej chwili. Staram się te zakręty, kurwa, brać tak dobrze, jak tylko umiem.
Ale to nie ma żadnego kurwa znaczenia. O Boże, co się temu stało? Chyba umarł. Nadal są jeszcze jakby w osiągalnej odległości ode mnie, jeżeli chodzi o przegonienie ich. Zobaczymy, jak to się skończy. To auto... kurwa, jest stworzone do obijania się po jebanych bandach i ścianach. Nie wiem, ja normalnie chyba kurwa przejdę ten wyścig bez was, ponieważ cały odcinek to będzie ten jeden jebany wyścig. Jak ten jeden, kiedy tą jedną ucieczkę powtarzałem 55 razy. Ja nie wiem, jak ja mam kurwa jechać ten wyścig. Dobra, no będę się trzymał na razie za nimi. I'll do my best, powiem tak. Zobaczymy, jak to się skończy. Jesus. To jest naprawdę niełatwe. To jest naprawdę niełatwe. Robię co mogę, ale to i tak kurwa za mało. O wow, jakieś kurwa parodia ślizgu tutaj miała miejsce. No cholera, Tyler, cholera! Lambiej kurwa, lepiej sam bym tego nie ujął. 3 km do końca. No kurwa nie wiem, no zobaczymy, który dojadę, co najwyżej to powtórzę. Muszę więcej tego nitro używać, ponieważ ja mam to nitro, ale go nie używam właśnie, to jest mój minus. Punkt kontrolny, byle się o te jebane bandy nie obijać, to będę szczęśliwy. Tyle mi wystarczy do szczęścia. Kurwa, serio! To jest trasa jak pod pieprzony drift, a nie pod dragstery! Jesus, gdzie oni w ogóle są? Co to kurwa za jakieś intersection jebane? Tutaj nawet nie mam jak wyprowadzę jakiejkolwiek prędkości. Jak puszczam gaz swoją drogą, to auto jedzie po prostu przed siebie. Dead fucking straight. Nie wiem jak to działa, naprawdę. No ziomeczki są zaraz przede mną, wiecie co ja czuję? Że jeżeli ja nie przegonię ich teraz używając tego nitra, to ja ich nigdy kurwa nie przegonię. No i mamy metę i przegrałem. A tak blisko byłem, ale... Wyjebane. To nie ma kurwa żadnego znaczenia, że mam samochód słabszy. Nieważne. I teraz, na szczęście dam radę rozpocząć to ponownie z tego miejsca, a nie muszę jechać na sam początek. No to jeszcze raz, to nie było paroczęściowe, nie? Nie, to był jeden pieprzony wyścig tylko. Swoją drogą, ciekawostka, ten zakład unikaj kolizji dobry jest przy ucieczkach, ponieważ tam wystarczy stać na samym początku w miejscu i to nam już tak naprawdę zrobi robotę, bo policja zaczyna nas gonić dopiero, kiedy my sami się ruszymy, więc wystarczy, że się zatrzymamy na chwilę w miejscu i nam już mocno jakby spadnie ten czas bez kolizji, który mamy uzyskać. Potem wystarczy ruszyć, tam jak zostanie 10 sekund, to tam już o wiele łatwiej jest unikać kolizji przez 10 sekund. Szczególnie jeżeli policja dopiero musi do nas nadgonić i jesteśmy w domciu, że tak powiem. No oni też jakieś takie pseudoślizgi tutaj wykonują, ale widzicie, teraz już jestem o wiele bliżej. O ile powiedzmy tak samo dobrze przejadę ten wyścig jak poprzednio i nie zyskają jakiejś turbo przewagi nade mną, będzie dobrze. Ale ja jak już mówiłem, kurwa, nie ma żadnego znaczenia jak dobry ja mam samochód zgodnie z tymi całymi rekomendacjami. Czy wy widzicie jak oni mnie bardzo wyprzedzają? Jak ja to kurwa uczyniłem? A! Nie ślizgaj się samochodzie, dobra. Więcej nitra. Ponieważ ja to nitro bardzo często odzyskuję, a bardzo rzadko z niego korzystam, praktycznie w ogóle. Więc muszę to poprawić i muszę używać ręcznego. Teraz już wiem, że to ręczne jest odpowiedzią na moje wszelkie bolączki, tylko jego się używa tak bardzo inaczej niż w jakimkolwiek innym samochodzie, jakiego się używa w tej grze, że to trudno jest wyczuć, no bo za chwileczkę będzie samochód wyścigowy, gdzie się go używa totalnie inaczej. Będę musiał się z powrotem przestawić na jakieś inne myślenie. I obijanie się o ściany mi wychodzi wyjątkowo nieźle w tym samochodzie. Kurwa, jestem mistrzem kurwa dragu, ale jestem totalnie chujowy w tych wyścigach. Ała, oczywiście, że mnie goni kurwa gościu, który jest za mną, dyplomat. Chuj ci w dyplomata! Ah, Jesus. No cóż, no, jedyną moją nadzieją są duże prędkości, które osiągam. Ale to, co się dzieje na koniec tej trasy, to jest kurwa parodia, a nie Liga Dragu. Kurwa, bogate ziomeczki wymyślają sobie jakieś kurwa z dupy chujowe wyścigi, god damn it. Tamta dwójka, na szczęście, wszyscy trzymamy się bardzo blisko siebie, to jest moja jedyna nadzieja na ten wyścig. O Boże, jedyny. O Jezus Maria, no ja nikogo nie przegonię, jak będę tak jeździł. Jedyna moja nadzieja jest w ich porażce. To jest kurwa, wiecie, to jest chyba motto każdego kurwa Polaka. W sensie,
chuj z tym, że ja mam źle. Ważne, żeby sąsiad miał gorzej. Dobra, to jest to miejsce. Tutaj gościa nie przegonię tego kurwa. Nie, nie przegonię go, widzicie to? Tam jest meta, ja go już nie przegonię. No nie pozostaje mi nic innego, jak robić ten wyścig raz za razem. Ja pierdolę. Za bardzo się obijam o bandy. Trafi mnie coś. Kto tam do mnie pisze? Nie wiem, kto do mnie pisze. Nieważne. Jeszcze raz. Wódka wyścigu jest dość wąska. Uważaj. Trafi mnie coś. Dosłownie, jeżeli jak się wkurzę, to ja po prostu zrobię wam cięcie do momentu, w którym wygram ten wyścig. Po prostu nie wiem. Wyłączę kamerkę, wyłączę lampy, wyłączę wszystko. I włączę, wiecie co? Włączę absolutne skupienie na tym wyścigu. Ponieważ to jest coś, czego mi brakuje, kiedy ja staram się wszystko komentować. Ale ja osobiście nie chciałbym oglądać filmiku, na którym jest ziomek, który się tylko patrzy kurwa w kamerkę i nic innego nie robi. Co ja właśnie odjebałem. Ty, zaliczyło mi ten checkpoint, dalej jaja. Ale jestem teraz ostatni. Nie! Dwa kamienie. O wow, ale nitro odzyskałem przejeżdżając przez stację. No to ja już czuję, że tego wyścigu nie wygram. To auto w ogóle jakoś tak dziwnie się kurwa, zachowuje na nitrze. Nie wiem, mogę być w największym ślizgu, ale auto nagle, nagle z niego wychodzi, kiedy ja tylko używam nitro. Nie rozumiem, jak działa ręczny w tych samochodach do dragu, naprawdę. To tak dziwnie jest skonstruowane. Zresztą ja pamiętam, w poprzedniej lidze Drago, jaką robiłem, też był jakiś kurwa turbo pojebany wyścig, który też był jakimś objazdem wokół miasta i to było też idiotyczne. Tak samo jak zresztą ten. No ale dobra, ambasadora, chuj w dupę ambasadorowi. Czegokolwiek, jakiegokolwiek kraju, nieważne. Teraz to już nawet o to nie dbam. To auto tak szybko wychodzi z tego ślizgu. To jest jedna rzecz, której ja nie biorę pod uwagę i powinienem częściej właśnie brać pod uwagę, że ja mogę sobie na więcej pozwolić z tym ręcznym tutaj, bo tak szybko z tego ręcznego wyjdę i odzyskam de facto kontrolę. Tylko, że ja tego używam tak, jakbym miał cały zakręt na nim przejechać, a to się oczywiście nie dzieje, bo nie tak to działa. No cóż no, o nie, tylko nie pieprzony ruch uliczny. Czy oni wszyscy jadą lewymi pasami? Nie wiem. Dobra, no jedź samochodziku, proszę. Tych dwóch gości przede mną jest przede mną. Tak więc o ile nie wpierdolę się w żadnego Janusza, który jedzie tutaj teraz do Tesco na zakupy, to powinno być chyba dobrze. Teraz to jest tak idiotyczna sekwencja, kurwa. Obudź się, Tyler, masz mało czasu. O, wow, ten zakręt mi nawet, kurwa, nie! No nie! Nie wierzę w to, coś tutaj właśnie się stało. Nie wierzę po prostu. Oni w ogóle, czy wy widzicie, co oni robią na tym zakręcie? Im odpierdala na tym skrzyżowaniu. A mi na tym. Kurwa mać. To nie jest mój dzień. Zamknij. Nie! Nie! Nitro jest już bez znaczenia, nie wygram tego. Ja pierdolę. Byłem tak blisko, kurwa, to musiałem wjechać w beton, a potem nie musiałem zamknąć na kogoś. Powtórz to, kurwa! Powtórz! Rozpocznij ponownie. Już jestem... Każdy kolejny wyścig jestem coraz bliżej. Nie jebać ten zakład. Końcówka wyścigu jest dość... Mam wrażenie w ogóle, że coś się kurwa dzieje, bo dostałem telefon dziwny, którego nie powinienem w sumie otrzymać, ale nieważne, muszę wygrać ten jebany wyścig. Bo kurwa, nie zasnę bez tego. Tak, daj mi swój cień aerodynamiczny. Bardzo dobrze. Wygram ten pieprzony wyścig i wygram tą pieprzoną ligę i się kurwa nie poddam, póki tego nie zrobię. Nie wiem, czy zrobię to w tym odcinku, ale zesram się, ale zrobię. Skoro inni ludzie dali radę, to dam radę i kurwa ja. Patrz, nawet jeżeli mam tak latać pokrzecznie przez kurwa świat. O, proszę. I teraz, i w końcu, za siódmym razem ten zakręt mi wyszedł, ale oczywiście musiałem się podrapać w głowę. Nie wierzę, prowadzę. Do tej pory ten wyścig to było jedno wielkie... Dobra, okej, no nie jestem pierwszy, ale dam jeszcze radę. O, kurwa, no to żegnaj prowadzenie, spoko. Przyzwyczaiłem się już. Ale dobra, to nie jest tak źle. Swędzi mnie brew, dlaczego mnie swędzi brew? Dlaczego rzeczy w ogóle ludzi swędzą? Dlaczego jesteśmy tak zaprogramowani, że coś nas swędzi? Po co?
Myślałem, że te tysiące lat ludzkiej ewolucji powinno już powstrzymać takie rzeczy. Nie mam kurwa żadnej choroby, świeżbu ani nic. Więc nie powinien być to mechanizm obronny, więc czemu swędzi mnie brew? Pieprzony ludzki organizm, kurwa, wszystko ze mną walczysz, bym tego nie wygrał, tego jebanego wyścigu. A, dobra. Zróbcie mi przejazd, frajerzy. Mam wrażenie, że w autach do dragu jedna rzecz, której nie powinno się robić, to nie powinno się, kurwa, puszczać gazu. Bo wtedy wszystko się pierdoli. Jak tylko puszczam gaz, to wszystko się dupcy. Ciągle mi dinga telefon, że kurwa, wyłączyć powiadomienia jednej konkretnej konwersacji, to pewne. Nie! Oczywiście, oczywiście, że musiałem się tak tutaj poślizgnąć, kurwa. No dobra. O! Jeszcze raz. Zesram się, a nie poddam się. To jest moja dewiza na ten odcinek. Nie. Nitro. Za mało nitro. Nie. To auto tak łatwo się ślizga, kurwa. Ślizgaj pieroga, samochodzie. No cóż, no to kurwa, jeszcze raz w takim razie. Oczywiście. Całe to skrzyżowanie lepiej, żebym pojechał, kurwa, całując ten beton, to był ten beton, który mi przyniósł przegraną w poprzednim wyścigu. To było on, poznałem chuja. Widzicie, a to jest to skrzyżowanie, gdzie mu odpierdala, bo oni tak szeroko ten zakręt biorą. Ale i tak tego już nie wygram. Za mało ręcznego daję. Ja go tak lekko tapię, tak jak to zawsze robię w drifcie, jeżeli go w ogóle używam w drifcie. A to kompletnie nie o to chodzi. No fajnie, że czas iść na całość, nie ma to kurwa żadnego znaczenia. Coś jest naprawdę ze mną kurwa nie tak, po prostu nie umiem grać w tą grę. Oczywiście, że nie udało mi się zająć pierwszego miejsca, bo po co? Jeszcze raz! Seria z gry! Let's play! Ale jestem kurwa striggerowany, nie wyobrażacie sobie tego. Nie skończę tego odcinka, póki go nie wygram. Chuj mnie to kurwa obchodzi, ile razy będę musiał to powtarzać. Jebać zakłady, jebać kurwa wszystko, chcę to wygrać. I w końcu to wygram. Jest dość wąska. Pierdolona gra. Żaden inny wyścig jeszcze w tej grze nie sprawia mi takich problemów jak kurwa ten. Dawaj cienie aerodynamiczne, ambasador oczywiście, niech mnie wyprzedzi kurwa. Po chuj dla mnie jakakolwiek przewaga, ja nie zasługuję. Biedny plebs, kurwa. Masz tego chcę zepchnąć. Jebać was, kurwa. Chciałbym mieć taką opcję w samochodówkach. Zabicia przeciwnika. To się jeszcze da wyklepać. O, wow. No tutaj akurat miał troszeczkę racji. To się jeszcze da wyklepać. To nie jest taka strata, która mnie pokona. Tak mi się wydaje. Dobra, no to prosta zasada w tych autach do dragu, którą muszę sobie wbić do głowy. Jeżeli chcę hamować, jeżeli chcę jakikolwiek ślizg zrobić, to przez całą długość ślizgu muszę trzymać jebany ręczny i tyle. I wtedy się uda, co jest najlepsze. Nie mogę go tak naciskać i liczyć, że auto się potem samo ślizgnie. Nie, to tak nie działa. Muszę trzymać ten jebany ręczny. Nawet ja tu nie czuję momentów, kiedy dam radę jakby swobodnie użyć nitro, bo się dzieją takie kurwa rzeczy. Ale dobra, muszę go używać najwięcej jak tylko potrafię. Tylko ciągle mam zakręty, które jakby wypruwają ze mnie jakąkolwiek pewność siebie co do użytku nitro. Ale trzymam się teraz blisko nich. Jeżeli nie wpadnę w jakiś jebany beton znowu, to powinno być chyba okej, takie mam wrażenie. No i znowu nitro. Ja mam pełny pasek nitro, którego ledwo używam i muszę to zmienić. Ale patrzcie, teraz trzymam się o wiele bliżej nich. Może coś z tego jeszcze będzie. Tylko właśnie jeżeli nie wpadnę w beton, muszę się czaić na ten zakręt, gdzie im odpierdala. Biorą go tak strasznie szeroko. Dobra, jadę sobie tędy. To nie jest aż takie dobre, bo tutaj te jebane kurwa samochody ruchu ulicznego naprawdę denerwują. A! Co się tam stało? Dlaczego mnie tak zwiksowało? Nie wiem. Nie, świat mnie kurwa nienawidzi, o, oczywiście, nie, dobra, przegrałem, nie nadgonię już, to już nie jest pozycja, z której mogę nadgonić, ja to czuję. Chociaż kurwa może, jedyna moja nadzieja, muszę nie wpaść w ten jebany beton, ja tyle tracę kurwa w ogóle tego ręcznego używając, że to jest nienormalne, opatrzcie, widzicie, jak oni szeroko ten zakręt biorą, może to jest kurwa jednak technika dobra na ten zakręt, może to ja się nie znam, śmieję się z nich, a oni wiedzą co robią. W sumie to oni wygrywają ten wyścig raz za razem, a nie ja. No i mamy ostatnią prostą. No wątpię.
kurwa, oczywiście, że wątpię, bo żółty wygrywa za każdym razem. Nie ma żadnych nowych superpowiadomień? Nie. Jeszcze raz. Ja wbiję 70 leveli na tym wyścigu. Nie wiem, nie wiem, gdzie popełniam błąd. Wiem, nie umiem jeździć i to jest najbardziej zjebany pomysł, żeby samochodem typu drag jechać takie wyścigi. Słyszę to chyba 7 raz, nie wiem. No to jest zmarnowany odcinek, zdecydowanie. Pierdol się, Komodor, kurwa, całą maskę ci zerwę, co ty na to? Polubisz to? Lubisz to, suko? Did it feel good, though? Jeszcze raz. Kombinacja strumienia prędkości, co to kurwa znaczy? Brzmi jak nazwa dla kolejnej chujowej ligi w tej grze. No nieważne, no nieważne, przed siebie. Kaktusa skoszę i jedziemy dalej. Trzymać się drogi, to też ważne, mam opony łyse, kurwa, jak nie wiem, dziecko po chemioterapii. Chujowy żart, czarny humor, nieważne. Jestem już zdesperowany. Jestem zdesperowany, żeby cokolwiek ugrać w tym wyścigu. Ugrać i wygrać, bo mi to zdecydowanie jak na razie nie idzie. Więcej nitra, Tobold! Kurwa, więcej nitra. To jedno zawirowanie tam wtedy, którego się dopuściłem, tak naprawdę zagwarantowało mi przegraną. Tam w tym jednym jebanym miejscu. To było to. To było to, co mnie zabiło. Żółty oczywiście znowu na prowadzeniu. Nienawidzę, kurwa, tej ligi. To jest jeszcze jakiś chujowy Komodor. Ja rozumiem, gdyby to był szef tej ligi. Ja pamiętam stare, dobre czasy. To w sumie przywołuje sporo wspomnień. Kiedy w Need for Speedzie Most Wanted chuj mnie strzelał, kiedy próbowałem przejść ostatniego tego gościa, który był pierwszy na tej liście. Ale, no... Nie tego się spodziewałem. Ta gra, powiedzmy, przyzwyczaiła mnie teraz do czegoś innego. Ja rozumiem, że te ligi mają być trudne, ale kurwa... Wiela można. Dobra, dobra. Jak na razie jest spokojnie. Jest spokojnie i to nie aż tak źle nawet. Nie zajebać tylko, o właśnie, w bandy, nie zapierdalać. Jakoś dobrze brać te kurwa zakręty. Nie wiem, może oni jadą bardziej optymalną trasą. Ja się pewnie nie znam. Na pewno się nie znam. Nie jechać byle tak, kurwa, żeby wpadać pod jakieś gówno. To podstawa. Jadę na razie za nimi. Trzymam się dość blisko. Oczywiście musiałem uderzyć w jakiegoś, kurwa, Janusza. Tutaj musiałem się zawirować. O, śmieciarka. To może... Kurwa, bym sobie w nią wjechał. Co wy na to? Super pomysł. Dobra, szalony zakręt i moja okazja do zdobycia przewagi. O wow, mam przewagę, nie wierzę. Okej, kurwa, wow. Jest nadzieja, kurwa, światełko w tunelu. Nie zajebać w nikogo. Kurwa, wygrałem. Nie wierzę. Jeszcze tylko kawałek drogi. Nie wierzę, udało się. Nie wierzę. I co wy na to? Pierdolę to. Idę robić ten ostatni jebany wyścig. O nie, przerwałem mu dialog. Chuj ci w dupę, panie diamentowy blok. Wspaniały widok, Wasilie. Dzięki za wycieczkę. Nic, surze. To koniec tej twojej żałosnej farsy. A czy to znaczy, że będziemy się ścigać? Zagram w twoją gierkę. Tak, ścigamy się. No dobra, zobaczymy. Wiem, bo sobie sprawdziłem to wcześniej, że wyścig z Wasiliewem to jest drag. Tak więc nie będzie to, kurwa, wyścig dookoła miasta z nim, bo chyba bym nie strzelił chuj, tak oficjalnie i do końca. Super drift, suko. tylko jest to zwykły drag, tak więc tutaj, powiedzmy, czuję i widzę moją nadzieję w tym wszystkim. Teraz już wiem, że te całe 10 minut ostatnie, czy nawet 15, które spędziłem nad tym jednym wyścigiem, a w 15 minut pewnie jakby się było naprawdę niezłym, to by szło zrobić całą jebaną ligę. W tym czasie, w którym ja robiłem ten jeden cholerny wyścig, już bym praktycznie zrobił ten finał i jeszcze pewnie start kolejnej, gdybym tamten wyścig szybciej przeszedł, no ale cóż, ale się tak nie stało. Spróbujmy z panem Wasiliewem. Proponowane, mam auto na odpowiedni numerek. Zobaczymy, jak to się skończy. Tyler Morgan, nieważne co się stanie, i tak przegrasz. Zamknij ryj. Za każdym razem się myliłeś, Wasilie. Nie chciałbym popsuć ci serii.
ty, dobre zmiany nawet mi weszły na początek, jestem w szoku, a tutaj spóźniona, bo czemu nie? Suko! Wasilię, wpadł, kurwa, i co? Frajerze. No, szybko gościa obstrykamy i kończymy odcinek. I od razu, lepszy humor mam. Od razu lepszy humor. A ugnie się przed żądaniami familii, czy pomoże w wygraniu gonitwy banitów. Bonitwy ganitów. Dobra, spóźniona. Ale parę idealnych zmian i będę, kurde, w domciu. Nie. Pięknie, dobra. Dziękuję za wygraną. Teraz troszeczkę mniejszą przewagą nad Wasiliewem, ale bez większej tragedii. 8,47 teraz ćwierć mili. Dobrze, dobrze. Tylko nie było to idealne ćwierć mili oczywiście. Troszeczkę dłużej mi zajęło wystartowanie tutaj. No w ogóle skonfigurowane auto nie pod draga, tylko pod, kurde, normalny wyścig. Znaczy nie nazwałbym tego nawet, kurde, dobrą konfiguracją pod tamten wyścig, bo się męczyłem jak pojebany. Może to było przez te moje amatorskie zapędy do skonfigurowania samochodu. Może gdybym miał wszystko na środku, to by tak nie było. Dobra, żegnaj Wasiliew. Chuj ci w twoją rosyjską dupę. Życzę miłej odsiadki. Do widzenia. Życzę miłej odsiadki? Co to ma znaczyć? Co jest? Jo, gościu mnie wychujał. Halo. Co tutaj się odjebało właśnie? Jezus Maria. Serio, mam teraz ucieczkę robić tym samochodem. O Boże, no dobra, okej. To nie wyszło szybkie pyknięcie. Nasłał na mnie cholerny gliny. Gość jest postrzelony, Ty. Masz szczęście, że to tylko gliny. Powtórz mi to, jak stąd ucieknę. Spróbuję ich zgubić w okolicy miasta. Dasz z tym radę, Ty. Jezus Maria, dokąd ja mam jechać? Do miasta pewnie. Ale dobra, ale trasa jest nawet lajtowa. To spróbujmy! No dobra, okej. Wasiliew okazało się, że jest pussy boyem, który nie potrafi przegrywać. O Jezus, no tego się nie spodziewałem. Skończyłby ten odcinek, gdybym wiedział, szczerze mówiąc, że jeszcze będę musiał się tutaj z policją ścigać. Ale nieważne. Mam nadzieję, że mi się jakoś uda. Checkpointy tutaj widzę są zrobione w taki troszeczkę tight sposób. W sensie dość... Miałem tylko, kurwa, 9 sekund tutaj. Wysłać prywatne służby, czy coś? Potrzebuję dużej prędkości, a te policyjne wozy, które starają się mnie ruchać na ulicy, tak dosłownie, bo tak mnie uderzają, nie pomagają zdecydowanie, ale na szczęście nie ma tutaj, kurwa, tych, co mnie wyłączają. O! Ten gość znalazł się na mojej czarnej liście. Fuck, mam nadzieję, że to mi, kurwa, nie zagwarantuje przegranej. Nie, dobra, jeszcze mam parę sekund, jedziemy dalej. Zatem popraw mnie, jeśli się mylę. Na liście są Navarro za zdradę, Wasiliew za zdradę i Mac za zjedzenie kilometrów. Kurwa, proszę, nie, naprawdę, te cringy dialogi to jest ostatnia rzecz, której ja teraz potrzebuję. Wygrałem, chyba się uda. 7 sekund, dojechałem, udana ucieczka. Jezus Mary. Fuck my life. Mogę dostać teraz moją nową kartę? Świetnie, dziękuję. Skrzynia biegów 18, zielona prędkość. No, niewiele mi daje. Wymieńmy ją. Najgroźniejszy drag, najgroźniejszy to był ten niebany wyścig, bo prawie dostałem. Prawie wpadłem w depresję, ale się udało. Ale ładne samochodziki się odblokowują. To jest jakiś McLarenik, proszę państwa. To jest Viper chyba jakiś. O właśnie, SRT Viper. Odblokowany nowy samochód w szalonie. Audica ładna R8 V10+. Kurwa, jakie ładne. Mam nadzieję, że pożegnam się z dragiem. Na razie przynajmniej. No i nawet nie odbierze. Kulturalnie. No, Wasiliew frajer. I jak się skończyło? Na pewno zbyt szybko nie wybierzemy się na lunch. Ale Wasiliew spadł. Nie stanie na drodze do gonitwy. Trochę się martwię, Ty. Milczenie takiego gościa to nic dobrego. Pozwól, że będę się martwić za nas. Dobrze, że jesteśmy po wyścigach. Jeden kłopot przed gonitwą mniej. Dla mnie to jedna przeszkoda mniej między nami i familią. Pełna zgoda. Nie dostałem może jakiejś dostawy, a nie mam połączenia z serwerami. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się i pa.